Nowy radny zaprzysiężony. Mieszkańcy na sesji domagali się utwardzenia ulic. Droga wojewódzka 740 w Nowym Śladzie. Katarzyna Kurek, witam we wtorek 28 marca i zapraszam na informacje. Piotr Szprendałowicz złożył ślubowanie i objął mandat radnego. Zastąpił w tej roli Martę Michalską-Wilk, która kilka dni temu została powołana na stanowisko wiceprezydenta miasta. Piotr Szprendałowicz w wyborach w 2018 roku uzyskał 617 głosów. Ostatecznie zajął czwarte miejsce na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Radosława Witkowskiego Koalicja na Rzecz Zmian. Dwa mandaty w tym okręgu zdobyli Mateusz Tyczyński, po objęciu fotelu wiceprezydenta zastąpił go Jarosław Rabenda oraz Marta Michalska-Wilk, którą teraz zastąpił Szprendałowicz. W pracy tej zamierzam wykorzystać swoje doświadczenie samorządowe, czteroletniej pracy w Zarządzie Województwa Mazowieckiego, pracy jako radny szóstej kadencji Rady Miejskiej w Radomiu, a także doświadczenie sześcioletniej pracy na stanowisku dyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu. Piotr Szprendałowicz będzie pracował w Komisji Gospodarki, Ochrony i Kształtowania Środowiska, Komisji Budżetowej, Komisji Rewizyjnej oraz Doraźnej Komisji do Spraw Budowy RCS. Mieszkańcy ulicy Frontowej, Biegunowej i Szeroka Droga pojawili się na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej, aby zaapelować do radnych i władz miasta o jak najszybsze ich utwardzenie. Choć momentami dyskusja była bardzo burzliwa, to żadnych oficjalnych deklaracji nie było. Przejazd ulicą Biegunową to obecnie nie lada wyzwanie. Wszechobecne dziury wymagają od kierowców dużej sprawności, podobnie od pieszych, zwłaszcza po opadach deszczu. Mieszkańcy mają już dość i apelują do miasta o jak najszybsze ogłoszenie przetargu na jej utwardzenie. Czy stanie się to w najbliższych miesiącach? Tego na razie nie wiadomo. Jak tłumaczy Mateusz Tyczyński, wiceprezydent Radomia, powodem są finanse. Naciskajcie państwo na radnych, żeby naprawdę racjonalnie zaczęli współpracować z nami i żebyśmy mogli podnieść dochody gminy. Bo z pustego to salonom nie mamy. Niestety, było 8 milionów, robiliśmy po 20-30 ulic rocznie. Dzisiaj jest 2 miliony, bo nas po prostu na więcej nie stać. I możemy zrobić 4, może 5 ulic. Daj Boże, żeby to było też tak, że zrobimy dużą Biegunową, 3 mniejsze, jakąś, tak jak pan mówi, uliczkę w lesie. Po prostu się ludzkiej głowie nie mieści. Co wy w ogóle robicie? Kłócicie się tylko o stołki. Dosłownie, o stołki. Nie martwicie się o ludzi, bo wy mieszkacie w dobrych domach. Ponad 50 lat zaniedbana jest ulica. Nikt nie reaguje do tej pory. I jeszcze jak można powiedzieć, że może będzie, może nie będzie. Jak to tym ludziom starszym, podeszłym wieku, czy niepełnosprawnym powiedzieć? No jak oni mają funkcjonować, jak mają żyć, jak my wszyscy, młodzi, w średnim wieku, czy podeszłym, czy w ogóle starsi, czy niepełnosprawni. Zimą pogotowie nie mogło tam dojechać, nieraz jak były zimy potężne. Tuż obok ulicy Biegunowej znajduje się ulica Frontowa. Jej utwardzenie miałoby odbyć się w ramach tzw. czynówek. Mieszkańcy pierwsze kroki w tej sprawie podjęli już 13 lat temu. Karetka jechała 5 na godzinę, bo nie wolno było pacjenta poruszyć. Bo każde poruszenie dla pacjenta to było zagrożenie życia. Co my mamy powiedzieć? Taksówkarz nie podjedzie. Proszę pani, ja tam nie wjadę. Ja nie mam zamiaru sobie psuć samochodu, psuć zawieszenia. Osoby, które nas odwiedzają, po prostu śmieją się. Śmieją nam się w twarz. Podobnie sytuacja ma się w przypadku ulicy Szeroka Droga. Tam również mieszkańcy w ramach tzw. czynówek dopełnili wszystkich formalności, ale budowa nie rozpoczęła się. Od 20 lat walczymy o nią, jednak jak widać nikt nie jest w stanie nam pomóc, aby ta budowa tej ulicy powstała. Ponieśliśmy ogromne koszty, to jest około 270 tysięcy
mieszkańcy oddali własne grunty, zebraliśmy pieniądze na projekty i podziały, jednak tak naprawdę do dzisiejszego dnia nikt nie jest w stanie nam powiedzieć, kiedy ta ulica powstanie. Uczniowie, którzy mieszkają przy tej ulicy, muszą do szkoły być dowożeni przez rodziców. Firmy, które znajdują się na tej ulicy, tracą klientów, ponieważ klienci nie chcą ryzykować zawieszenia swoich samochodów. Kończy się zezwolenie na budowę tej ulicy w październiku bieżącego roku. Jeżeli nie rozpocznie się tej budowy, mieszkańcy znowu na swój koszt będą musieli podejmować działania zmierzające do przedłużenia tej zezwolenia na tą budowę. Według informacji uzyskanych na sesji od wiceprezydenta Tyczyńskiego, na ten moment nie ma możliwości ogłoszenia przetargu. Powód? Brak środków na realizację tzw. czynówek. Mateusz Tyczyński dodał, że w ramach tego programu o drogach wybranych do realizacji decydują nie władze miejskie czy MZDiK, ale Komisja Gospodarki Rady Miejskiej. Prezydent miasta Radomia do ulic zrealizowanych w czynach drogowych ma tyle, że jak Rada Miejska mu każe, to ma je zrealizować. Tak jest zrobiona uchwała. Komisja Gospodarki wskazuje, które ulice są do realizacji i to, że Komisja Gospodarki jednej czy drugiej ulicy przez 10 lat nie wskazała, no to że tak powiem, do Komisji Gospodarki. Radni oraz mieszkańcy domagali się także, aby MZDiK przygotowało listę ulic, które będą realizowane w ramach radomskiego programu drogowego. Mateusz Tyczyński poinformował, że nie ma żadnych przepisów prawnych obligujących do stworzenia takiego dokumentu, dlatego też nie ma co spodziewać się, że taka rozpiska w najbliższych miesiącach powstanie. Będzie nowa koncepcja drogi wojewódzkiej nr 740, która ma połączyć węzeł Radom Zachód z miastem. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w Radomiu na opracowanie koncepcji nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 740. Chodzi o odcinek od węzła Radom Zachód na trasie S7 do miasta. Połączenie węzła Radom Zachód, który w Radomiu jest tylko z nazwy, z miastem. Dzisiaj cały ten ruch pcha się w ulicę Przytycką. Którędy będzie nowy wlot, to dopiero pokaże rzeczywiście opracowanie tej koncepcji i decyzja środowiskowa, bo tu trzeba zważyć wiele czynników. Raz długość tego odcinka, ale dwa kwestie właśnie środowiskowe, ewentualne wywłaszczenia, wyburzenia, bo przecież przy przejściu przez teren zurbanizowany tego się nie uniknie. Po uzyskaniu decyzji środowiskowych rozpoczną się prace projektowe. Co do kwestii rzeczywiście powstania tej drogi, ona jest bardzo potrzebna. Obciążenie drogi w obecnym kształcie 740, choć bardzo doinwestowanej, bo my tam bardzo mocno inwestujemy, choćby w przestrzeni gminy Zakrzew, gminy Przytyk, dwie duże inwestycje, które będą teraz realizowane za wiele milionów złotych, to wydaje się, że dla samego tranzytu, dojazdu bezpośrednio do Radomia, również osób, które będą z obwodnicy zachodniej skręcały na tym węźle zachód bezpośrednio już do Radomia, będzie kluczowe w kwestii raz odciążenia rzeczywiście drogi 740 w tym obecnym śladzie, a jednocześnie skomunikowanie będzie dużo łatwiejsze. Opracowanie koncepcji może potrwać od 18 do 24 miesięcy. Dwie nowe ekspozycje można oglądać w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. To Czułość i Grotto. Pierwsza wystawa to Czułość Lii Kimury, japońskiej malarki mieszkającej od kilkunastu lat w Polsce. Kimura w płynnie następujących po sobie seriach malarskich, tworzonych od 2016 roku i składających się z kilkudziesięciu płócien, porusza tematy egzystencjalne i opowiada o trudnych emocjach. Jeżeli zobaczymy te prace, które maluje i nawiązuje do dawnych artystów, do artystów barokowych, jednocześnie łamiąc tą formę poprzez dodawanie elementów, które tworzy palcami, poprzez taki swoistego rodzaju japoński taniec dłoni, łączy dzięki temu takie dwie przestrzenie artystyczne. Jedna to jest to klasyczne malowanie, takie piękne, plus abstrakcje. Z kolei Norbert Delman to rzeźbiarz, performer, twórca wideo, instalacji i grafik. Jego tytułowa Grota jest dziełem rzeźbiarskim dedykowanym przestrzeni Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej. Jest to zespół 12 rzeźb, które w całości tworzą trochę taką architekturę, pejzaż jaskini. Jest to opowieść o
fantazji na temat miłości i relacji między ludźmi, ale wstawiona w abstrakcyjne formy, bez pewnej dosłowności. Obie ekspozycje będzie można oglądać w elektrowni do 28 maja. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.